Siema, siema, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Remont mojej makiety. Dzisiaj prezentacja 5. modułu. Mam nadzieję, że nie będzie wiochy i że Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. To jedziemy. Zanim zacznę wszystko kleić, robię elektrykę. Na szczęście nie ma tu żadnego oświetlenia, więc ciągnę tylko kabel do zasilania torów. Szybko poszło i zrobione. Na trawę nakładam lakier do włosów. I nakładam trawę z innym odcieniem, żeby trawa nie była taka równa. Czas na krzaki. Najpierw klej, potem krzaczki. Na krzaki nakładam znowu lakier. I można posypać czy trawą, czy posypką, to już jak kto woli. Resztę odkurzam, oczywiście z rajstopą, żeby odzyskać posypkę. Teraz choinki. Najpierw wiercę i przymierzam. Odkurzam i klejenie. Można moczyć bezpośrednio w wiaderku, ale ja nie polecam, bo przy wkładaniu klej nam zamiast do dziury zostaje na zewnątrz i trzeba kamuflować. Lepiej wykałaczką nałożyć trochę do dziurki i dopiero wcisnąć choinę. Teraz stare choinki, które zostały mi ze starej makiety. No oczywiście po renowacji. Dużo ich nie zostało, ale na taki zagajnik wystarczy. Tu styrodur, to dziury robię śrubokrętem. Jeszcze trochę krzaków i starczy. Przy polach samotne drzewko. Odmierzam, gdzie mają być słupy telegraficzne. I montuję. Na plaży chcę zrobić parawanę, więc trzeba pobrać wymiary, żeby przenieść do skali H0. Wysokość 107 cm, długość od jednego do drugiego kija 130 cm. Na szczęście mam parawan w skali 1:1. Kijki robię ze szpilek. Odcinam główki. Maluję dwa razy farbą akrylową. Zostawiam do wyschnięcia. Żonka dała kawałek materiału, a że praca zespołowa, podałem wymiary, a żonka miała wyciąć. Pablo, matko, o paluchy się nie boisz? Może jednak lepiej schować. Paski gotowe. Docinam szpilki na wymiar i przyklejam na materiał. Oczywiście w przeliczonych odstępach.
Na koniec pociapałem trochę farbami, żeby były takie letnie kolory. I dwa parawany zrobione. Dociąłem kocyk. Czas na klejenie. Najpierw łapię dwie pierwsze szpilki, żeby się trochę usztywniło. Jak wyschło, dopiero kleję resztę. Teraz kocyk. I plażowiczów. Z drugiej strony robię dokładnie to samo. Chciałem zrobić kąpiących się plażowiczów, więc odciąłem nogi. I przyklejam. Z drugim to samo. I gotowe. No, powiem wam, jestem z efektu zadowolony. Na giełdzie kupiłem Ursusa C330 z wydruku 3D i kosiarkę. Skleiłem, gdzie trzeba było, to pomalowałem. Starałem się zgodnie z oryginałem. Wracamy na makietę i czas na prezentację. Może skromnie, ale ja nie potrzebuję Bóg wie jakich miast. Skoro ma być tanio, to można zadowolić się zielenią. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Na dzisiaj to wszystko.
Jeżeli film się podobał, nie ma co się zastanawiać, trzeba subskrybować. I tym miłym akcentem zapraszam na kolejny odcinek. Miłego dzionka i do następnego.